Krótkie ogłoszenie. Jak pewnie zauważyliście, albo może jeszcze nie, pojawiła się opcja wspierania u mnie. Także zachęcam. Jest tu miesięczna subskrypcja i tam są przed wami teraz są pokazane progi oraz różne benefity wynikające tam z różnych progów, nie? Na przykład takie jak możliwość oglądania filmów przed oficjalną publikacją. Filmy tylko dla wspierających, które planuję w przyszłości. Dodatkowo będą ankiety dla wspierających, jakie będą wspierający będą mogli decydować, jakie gry będą kolejne ogrywane. No i tam różne inne rzeczy możecie sobie poczytać, także zachęcam. W każdym filmiku też będzie specjalna plansza, gdzie będą wymienieni wszyscy wspierający. Siema, witam ponownie w Ikarusie. Dzisiaj polecimy sobie kolejną misję i będzie to Firewalk Delivery. 250 balutki za nią jest, ale zanim do tego przejdę, to jeszcze dostałem informację, żebym sobie wziął canteen i tanka. Czyli to będzie na wodę, a tutaj będziemy mieli tlen. Okej, to się może przydać. Pytanie, czy ja mogę to wszystko wziąć. To mogę na pewno. Okej. I to też mogę. Dobra, jeszcze nawet sobie mogę to pokraftować. Także całkiem spoko. Także craft. Mamy craft. A, bandaży chyba nie chcę. A, już w ogóle 0 kredytów mi zostało, także nieważne. I to była misja Firewalk tutaj. Dobra. Bierzemy te i te maski. I lecimy. Tak? Tak. Dobra, let's go. No i dobra, wylądowałem. A jak to wygląda na mapie? Jestem tutaj. A muszę iść tutaj. To będzie prawdopodobnie na zimie, więc chyba będzie trzeba armorek zrobić ten na zimę, ale zobaczymy jeszcze. Także idę zobaczyć, czy to na pewno będzie na zimie. No i zobaczymy. Dobra, no i jak się okazuje, ta misja jednak jest na zimie. Także będzie trzeba zrobić sobie chatkę, armorki. Po pierwsze, żeby nie zamarznąć, a po drugie, żeby nie umrzeć do jakiegoś niedźwiadka, nie? To się na pewno przyda. Trochę tego fura nazbierałem, także tutaj pykniemy sobie na szybkości chatkę. I zobaczymy. Sobie te buffalo pkniemy. Na hita padnie? Oczywiście, że tak. Już mamy jednego. Nie pamiętam, czy one dają fura, ale możliwe, że tak. Mamy drugiego. I słyszałem jeszcze gdzieś dzika. O nie, to jednak chyba nie. Dobra. No, to ja się biorę za budowę chatki. I będziemy szli. Ale jak się okazuje, buffalo nie dają tego fura, także lipa. Dobra, tak więc szybka budowa bazy. Ogólnie to wiecie, jaki jest problem z Ikarusem? Mniej więcej taki, że no, ile razy mogę pokazywać, jak buduję chatkę, nie? Problem tej gry jest taki, że no, w każdej misji robi się dokładnie tak samo. Tak naprawdę to nowa rzecz, jaka jest w tej misji, której nie było poprzedniej, no to jest tutaj ten odcinek drogi do misji. Kolejny punkt misji i to tyle. I to by mogło można było zamknąć w 5 minutach, nie? Także no tak. Ma swoje problemy ten Ikarus, ma swoje problemy. No ale co zrobisz? Jest jak jest. Dobra. Ja bym jeszcze chciał zrobić łóżeczko. O. Nie zrobiłem kurde okna na ten. Nie zrobiłem okna na ognisko. Czy ja w ogóle mogę zrobić ognisko? Mogę. Także sobie zrobimy szybko, od razu jedzonko jakieś do zrobienia tutaj wrzucę. Więc tak, to bym chciał i chciałbym to. Dobra, jedzonko się robi. Więc teraz chciałbym textile workbench oczywiście. O, i od razu mogę zrobić, no i super. Rope, potrzebuję więcej fibera. Zrobimy sobie to. Idziemy sobie trochę pociachać fibera. Fiber tak szybko leci, kurde, tą kosą.
Giga szybko. Wystarczy tak naprawdę ściąć kilka krzaków. I jeżeli chodzi o ropy, to na armorek już są gotowe, nie? Dobra, tak więc szybki crafting lean. Ile ich potrzebuję? Co robię? 44. Co mi tam? Będzie sobie tutaj damy. Coś tam wydaje mi się, że uda się zrobić. Chyba nie cały armorek, ewentualnie, chyba że pójdę jeszcze na wilki popolować. Oj, zrobię sobie produkcję tlenu, bo to mi się na pewno też przyda. Ale jeszcze potrzebuję siarki do tego, żeby móc produkować tlen. Dobra, jednak spotkałem jeszcze jakieś wilki. Także trochę więcej tego fura się nazbiera. Może uda się zrobić cały armorek, zobaczymy. Dobra, zebrałem siarkę. Trzeba, kurde, uruchomić tą produkcję tlenu, bo już... oxygen low. Także... zbieramy sobie tutaj. I teraz tak. No. Dobra, i teraz tak, musimy wrzucić tutaj tlen. Butle. Którą skraftowałem wcześniej i siarkę. Dobra, także to się ładuje. No i tutaj już chyba mogę sobie armorek zrobić. Także zrobimy sobie armorek cały. Tak, najpierw armor. Spodnie. Głowa. Rękawiczki. Buty. O, jeszcze backpack mogę sobie... A, to zrobimy sobie backpack. Pewnie, że tak. Obstawiam, że się przyda. Armorek i tak już cały mam. Jak tam tlen? Kurde, ale pojemna ta butla. Dobrze, dobrze. No, prawdopodobnie to wystarczy na cały, do końca misji, nie? Także... także git. Czy jeszcze czegoś tutaj stąd potrzebuję? Wydaje mi się, że nie. Czy ja strzały mogę zrobić? Bone arrowy. 47. Zrobimy 33. To się na pewno przydadzą. A jak to moje jedzonko? O, 13 już się zrobiło. No i koks. Pyk. Dam sobie na 0, żeby przypadkiem tego nie użyć. Bo 0 raczej nie zdarza mi się klikać. Tak normalnie. Dobra. Dobra, także tlen mamy już napełniony. Pytanie, czy ja w ogóle mogę wziąć ten backpack? Czy ja nie będę czegoś tam potrzebował? W sensie tego slota wolnego, ale najwyżej wywalę ten backpack i tyle. A póki co się przyda na pewno. A trochę skóry mogę tu zostawić, bo tyle na pewno nie będę potrzebował. Tego też nie potrzebuję, żarcia też nie. Dobra, no i git. Także... wyruszamy, bo mam kawałek do przejścia. Jestem tutaj, a muszę przejść aż tutaj. Także kawałeczek jest. Kurde, ale powiem wam, że na tej zimie coś ostatnio jest giga dużo wilków. Naprawdę. Mi się ich nawet tak naprawdę nie chce skurować, no bo te poziomy i tak mi nic nie dają. Ewentualnie... patrzcie, tam kolejne wilki. Kurde, jakoś naprawdę giga dużo tych wilków jest na tej zimie. Problem jest taki, że jest event. Akurat się zaczął, jak tutaj wchodziłem. I przydałoby mi się gdzieś schować. Tylko nigdzie nie widzę na tyle dużego kamienia, żebym mógł się w niego wkopać. Także... mam nadzieję, że zaraz znajdę. Dobra, pytanie, czy taki kamyk mnie uchroni. Zaraz zobaczymy. Dobra, uwaga. Tak, uchroni mnie. Dobra, git. Także no niestety muszę przeczekać ten event, bo nie chciałbym zginąć przez przypadek. Nawet ognisko udało mi się tutaj w środku tego kamienia postawić, także będzie też ciepełko. Mam nadzieję, że nie umrę, ale nie powinienem. No i dobra, event się skończył, także ognisko chyba można zabrać. I możemy iść dalej. Tylko problem jest taki, że jest noc. Chociaż tutaj tak chyba będzie jasno, nie? No, w miarę, powiedzmy. Dobra, to ja lecę. Jeszcze spory kawałek mi został. No i dobra, chyba już widzę powoli to miejsce.
Mam nadzieję, że nie będzie tylko po drodze jakichś niedźwiadków. Ale chyba nie, dużo wilków ogólnie, jest bardzo dużo. No i dobra, jestem tu. Co mam zrobić? Mam to wziąć. A, i do dropshipa. No i tyle w sumie. Ale to całkiem prosta misja. Myślałem, że będzie coś bardziej skomplikowanego, a tu nawet nie ma żadnych ataków ani nic. Główną trudnością tej misji to jest chyba to, że jest na zimie i to w sumie tyle. Ta zima też jakaś giga trudna sama w sobie nie jest. Bo tu głównie jest dużo wilków. No i w sumie to tyle. No i jest zimno. To jest niedźwiedź? Nie, myślałem, że to niedźwiedź, a to wilk tylko. Pyk. W ogóle teraz wyczaiłem, że ja mam chyba jakiś czas na doniesienie tego do mojego dropshipa. Na początku było tutaj po lewej 100%, a teraz jest 69% i cały czas spada, także... No, trzeba się śpieszyć, ale już niedaleko jestem, zaraz będę, także... Mam nadzieję, że mi to zaliczy. No i dobra, dotarłem do mojego dropshipa. Tutaj oczywiście jakiś wilk się pałęta. Więc wrzucamy to. Pyk. I co? Mamy. No, także... Misja zakończona. No i co? Do następnej.